Dzień dobry Państwu, Kamila Salwiak. Zapraszam na magazyn Ustecki. Jeszcze nieco ponad miesiąc można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego w Ustce. Każdy projekt można skonsultować z pracownikami urzędu, którzy pomogą w wypełnieniu wniosku. Tym razem do wydania jest 500 tysięcy złotych, z czego 400 tysięcy można przeznaczyć na zadanie inwestycyjne, to jest remont chodnika, małą architekturę, plac zabaw i tym podobne. Na projekty społeczne przeznaczono w sumie 100 tysięcy złotych, ale jeden pomysł nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy. Działania społeczne to na przykład impreza, dodatkowe zajęcia czy organizacja spotkania. W ramach wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego w Ustce realizowanych było wiele ciekawych projektów. Jednym z nich była akcja pod hasłem Koszykówka dla każdego. Projekt realizowany w szkole podstawowej nr 2 umożliwił bezpłatny udział dzieci w zajęciach sportowych. Dodatkowo salę gimnastyczną szkoły wyposażono w kosze centralne. Pierwszym i bardzo ciekawym projektem zrealizowanym w Ustce w ramach budżetu obywatelskiego była budowa siłowni w parku przy ulicy Kościelniaka. Powstanie siłowni przyczyniło się do zmiany wizerunku parku, który dziś jest miejscem spacerowo-wypoczynkowym. Jestem autorką projektu, a zasługą, że ten projekt został zrealizowany, to jest całe tutaj społeczeństwo zachodniej Ustki. Bo to, jak ten projekt został przyjęty przez wszystkich mieszkańców, to zaskoczył mnie samą. Byliśmy jedynym projektem, który wygrał wówczas w tamtej edycji. A warto, proszę Państwa, pisać takie projekty. Tutaj praktycznie to był tylko gąszcz, las, nic ciekawego, aż nawet było wstyd się pokazać naszym turystom. Projekty przed złożeniem można konsultować z pracownikami Urzędu Miasta. Jak zapewniają, każdy projekt złożony w budżecie obywatelskim jest sygnałem o potrzebach mieszkańców. W miarę możliwości urzędnicy wykorzystują pomysły mieszkańców, planując kolejne działania i inwestycje. Już od najbliższego poniedziałku ruszają w Ustce konsultacje społeczne dotyczące rocznego planu konsultacji społecznych na rok 2018. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy Ustki będą mogli wypowiedzieć się na temat rocznego planu konsultacji społecznych i zgłosić swoje propozycje tematów do konsultacji. Wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na otwartym spotkaniu, które odbędzie się w Usteckim Ratuszu już 15 marca bieżącego roku o godzinie 16:30 w sali nr 101. Swoje uwagi na temat rocznego planu konsultacji społecznych można zgłaszać także drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.ustka.pl od 12 do 23 marca bieżącego roku. Proponujemy tematy do skonsultowania z mieszkańcami, ale poprzez ankietę konsultacyjną mieszkańcy będą mieli możliwość po pierwsze zgłosić uwagi do zaproponowanych przez nas tematów, a po drugie, zgłosić także swoje propozycje, które chcieliby z innymi mieszkańcami przedyskutować. My się organizacją takich konsultacji wtedy zajmiemy. Ankieta będzie dostępna na stronie www.ustka.pl od najbliższego poniedziałku 12 marca przez 2 tygodnie oraz w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie urzędu. A 15 marca zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie do urzędu, do sali 101. Na godzinę 16:30. Ogłoszenie raportu podsumowującego konsultacje nastąpi 30 kwietnia bieżącego roku. Nowoczesny jacht pełnomorski Caravela będzie w tym roku promował Ustkę. Łódź wystartuje w szeregu międzynarodowych regat pełnomorskich. Będzie promował także Ustkę na imprezach branży sportowej i turystycznej. Władze kurortu podpisały porozumienie o współpracy z firmą Caravela, która jest budowniczym łodzi regatowej o tej samej nazwie. W najbliższym czasie jacht będzie promował Ustkę w imprezie Wiatr i Woda. W tym roku firma Caravela jedzie na targi Wiatr i Woda, gdzie będzie promowała swoją nową łódź, a przy okazji także będzie promowała miasto Ustka, ponieważ na łodzi znajdzie się logo Ustka na fali, a na stoisku będą specjalnie przygotowane na ten wyjazd materiały promocyjne. Jest to, mam nadzieję, początek dobrej współpracy z firmą Caravela, ponieważ już rozmawiamy o przyszłorocznych regatach, międzynarodowych regatach żeglarskich, które miałyby się odbyć w Ustce. Rozmawiamy o wspólnym stoisku na przyszłorocznych targach, a w tym roku mam nadzieję, że na Dniach Morza, które odbędą się 7-8 lipca, pojawi się właśnie łódka Caravela. Caravela to jacht startujący w nowej klasie 950. Może występować zarówno w wersji regatowej, jak i turystycznej. Większość Caravel produkowana jest na eksport. Jakiś czas temu podpisaliśmy porozumienie z miastem Ustka o wzajemnej promocji, pomocy i wzajemnej promocji. My promujemy miasto i promujemy hasło Ustka na fali, natomiast
nasze miasto również pomaga nam w promocji naszej firmy. Oprócz startów w regatach w Niemczech, Szwecji i Danii, karawele przede wszystkim będzie można podziwiać w Ustce. Ustka jest bowiem portem macierzystym jachtu. Karawela będzie brała udział w imprezach miejskich. Niewykluczone, że załoga wesprze samorząd w organizacji międzynarodowych zawodów jachtowych pełnomorskich w Ustce. 50 ustczanek postanowiło w wyjątkowy sposób uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Mieszkanki kurortu wspólnie ćwiczyły body art z elementami jogi. Ustczanki wybrały taką formę świętowania, bo jak twierdzą, to relaks nie tylko dla ciała, ale także duszy. Panie od lat spotykają się w studio Fitness Jantar, gdzie zgłębiają tajniki body art, czyli sztuki dla ciała. Ćwiczenia z okazji Dnia Kobiet inspirowane są jogą, co dodatkowo wyzwala umysł. Są to ćwiczenia inspirowane jogą, jest to trening bardzo holistyczny, pracuje całe ciało, nie tylko ciało, także dusza. Daje dużo spokoju, radości, spełnienia. Ćwiczenia w ramach studia Fitness Jantar rozpoczęły się spontanicznie 12 lat temu. Ustczanki początkowo spotykały się przy okazji świąt, na przykład Andrzejek lub jak teraz Dnia Kobiet. Od pewnego czasu ćwiczą regularnie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce pozyskał już 53 partnerów, którzy udzielają zniżek posiadaczom karty seniora. Są wśród nich zakłady usługowe, sklepy różnych branż, lokale gastronomiczne, kluby fitness, a także kino i muzeum. Od 2018 roku karta wzbogaciła się o usługi rehabilitacyjne. Kartę seniora może otrzymać każdy mieszkaniec miasta Ustka, który ukończył 65. rok życia. Wydawana jest w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce. Od stycznia tego roku użytkownicy karty mogą także skorzystać z usług rehabilitacyjnych. W przygotowanej ofercie znalazły się takie pakiety jak kardiologiczny, reumatyczny, zdrowy kręgosłup, neurologiczny i antystresowy. Każdy z nich zawiera zabiegi i konsultację lekarską lub fizjoterapeutyczną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansuje wybrany zabieg raz w roku w wysokości 50%. Już kilkaset osób w mieście pobrało te karty. No do nas jeszcze wszyscy się nie zgłosili, chyba z racji przede wszystkim zimowej aury, która nie zachęca do tego, żeby gdzieś tam ubranym na cebulę rozbierać się. Tych ciuchów jest, wiadomo, teraz z racji aury bardzo dużo. Ale seniorzy deklarują, że jak tylko troszeczkę zima odpuści, to na pewno u nas się zjawią. No my czekamy na nich z otwartymi rękoma i chciałbym przede wszystkim tutaj zagwarantować, że będą właściwie obsłużeni, żeby nie bali się tutaj naszych progów, bo wiem, że niektórzy mają jakieś opory, żeby przyjść do hotelu pięciogwiazdkowego. Naprawdę jesteśmy specjalnie przystosowani właśnie do obsługi również seniora. Ponadto seniorzy, którzy ukończyli 70 lat, mogą otrzymać w ciągu miesiąca 8 biletów uprawniających do przejazdów na trasie Ustka-Słupsk-Ustka za złotówkę. Na dzień 6 marca wydano już 1668 kart, 1144 pakiety rehabilitacyjne oraz 754 bilety autobusowe. W magazynie usteckim to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.